Stan wody w Wisłoku, w Rzeszowie i okolicy podniósł się znacznie, ale miasto i mieszkańcy nie ponieśli większych strat. Podtopiona została ulica Cegielniana, okolice hali na Podpromiu, rzeszowskie bulwary, niektóre piwnice, podwórka i garaże. Niepotrzebne emocje wyzwoliła plotka o tym, że w mieście skażona została woda. Mimo zapewnień, że tak się nie stało, ludzie wykupywali wodę w sklepach. W miejskim sztabie zarządzania kryzysowego sytuacja była cały czas monitorowana. Gromadzono worki z piaskiem do zabezpieczenia miasta przed wodą. Niestety znacznie gorzej było na osiedlu Słocina i w Białej. Tu, tak jak zawsze przy większych opadach, wylała rzeczka Strug. Przy ulicy Paderewskiego młynówka zalała wiele okolicznych domów i działek. Jeszcze tragiczniejsze chwile przeżywali mieszkańcy Jasionki. Już w środę po południu droga w kierunku Lublina była nieprzejezdna. Przy wyjeździe z miasta policjanci informowali o tym wszystkich kierowców udających się w tym kierunku. Jak okiem sięgnąć, widać było wodę. Woda w Wisłoku tak się podniosła, że zalała nie tylko domy i pola w pobliżu, ale zbliżyła się do drogi krajowej nr 19, zagrażając jej podmyciem. Zalane zostały też tereny lotniska w Jasionce. Na miejscu cały czas pracowali strażacy. Starali się zabezpieczyć trasę przed zniszczeniem. Ludzie pomagali sobie nawzajem i zabezpieczali swój dobytek jak mogli. Powódź nie ominęła także Ropczyc. Relacje z tego miasta pokażemy za chwilę.